Wspiera Markę to pokaz wyjątkowy, to pokaz polskich projektantów młodego pokolenia, którzy już mają za sobą pierwsze sukcesy, a nawet bym powiedziała, że tych sukcesów całkiem niektórzy mają sporo. To jest pokaz multibrandowy, promujący tylko i wyłącznie polskie marki. Inspirację czerpałam ze struktur muszli, z ich nieoczywistych brył i kolorów. Kobieta, którą chcę przedstawić, byłaby na pewno tajemnicza i nie odkrywała zbyt wiele, dlatego że te rzeczy przedstawiają artystyczną wizję ubiorów. I właśnie w taki sposób je sobie wyobrażam. Niestety jest to bardzo ciężka praca, bardzo trudna praca, czasami niewdzięczna i w zasadzie tylko najwytrwalsi, najbardziej zdeterminowani zostaną przy tym wszystkim. A i trzymam kciuki za każdego młodego człowieka, który chcę ten bardzo trudny zawód uprawiać. Inspirowałam się głównie latami 80., ale chciałam przenieść swoje kobiety tak jakby w bajkowy świat. To jest podróżniczka, która ma rockowy charakter, jest pewną siebie kobietą, ale również marzycielką. Stąd właśnie te zwiewne suknie, błękity. Na pewno to jest praca dłużej niż standardowo od 8 do 16, tylko cały czas podążając za pasją, podążamy za swoją pracą. Czyli tak jakby praca trwa cały czas. No i w tym jest największa trudność, a to jest wielka satysfakcja. W Łodzi inspiruje nas najbardziej to nawarstwienie, tak? Rzeczy, które tak naprawdę może nie powinny ze sobą współistnieć, a jednak współistnieją. Ta kolekcja kolorowa ma wlać w szarą codzienność, może trochę więcej koloru. Bardzo często spędzamy razem czas, wybieramy materiały, fascynujemy się nimi, projektujemy razem, sprzeczamy się, kłócimy i potem powstaje piękna sukienka. Naprawdę urzekła mnie osoba samej organizatorki, czyli Ani Schubert. Jej kobieca wiara w to, że wszystko się na pewno uda. I rzeczywiście tak jest. Z edycji na edycję marka Wspiera Markę nabiera siły, nabiera coraz większego rozpędu. Sam fakt, że przenieśliśmy się teraz z Gdyni do Łodzi, to jest dla mnie ogromna radość, bo to widać, że po prostu jest popyt na to, żeby prezentować tych młodych polskich projektantów. Marka Wspiera Markę jest pierwszą edycją w Łodzi, a poprzednie 4 odbywały się w Gdyni, na mniejszą skalę, ale myśląc o Łodzi, myślę szerzej. Myśląc o Łodzi, myślę o właśnie konkurowaniu z takimi miastami jak Budapeszt. Dlaczego oni, dlaczego my nie? A mamy wszystko. Myślę o Berlinie, myślę o Kopenhadze. Naprawdę mamy ku temu wielkie podstawy, no i ludzi, tak? Niesamowicie duże miasto, to bez porównania, to jakby skala tego pokazu to też skala miast.